Otóż, proszę Państwa, w ubiegłym roku pan burmistrz wystąpił do starosty wojewódzkiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę garażu. W październiku ubiegłego roku starosta wydał decyzję. Jest decyzja o pozwoleniu na budowę. Więc jeżeli gmina występuje o pozwolenie na budowę, to znaczy, że gmina zamierza coś budować. A wcześniej, proszę Państwa, nastąpił podział działów. Tamte działki, gdzie w tej chwili jest ziemia, zostały podzielone. Zostały podzielone właśnie tak, jak mają być budowane garaże. I ktoś, mając decyzję, w tym miejscu chciałem bardzo podziękować mieszkańcom osiedla Słowiańskiego oraz wszystkim tym, którzy stawili się na spotkanie, na drugie spotkanie w sprawie dróg dojazdowych do garaży. Frekwencja znów dopisała. Szkoda, że nie było przedstawicieli tak naprawdę miasta, którzy mogliby odpowiedzieć na wiele interesujących pytań, które wtedy padły i dzisiaj oczekiwaliśmy na jakąś konkretną już odpowiedź. Mam nadzieję, że temat został zauważony. 3 tygodnie temu odbyło się spotkanie, gdzie była dokonana wizja w terenie. Wtedy mieszkańcy wyartykowali swoje problemy, swoje uwagi. Dzisiaj oczekiwaliśmy na komentarz, na odpowiedź strony miasta. Dzisiaj mieliśmy być stroną słuchającą, wtedy my żeśmy się wypowiadali. No dzisiaj nie było nam to dane, niestety. Mam nadzieję, że może w formie jakiejś pisemnej bądź innej zostanie ta odpowiedź udzielona mieszkańcom, abyśmy wiedzieli, na czym stoimy tak naprawdę. Petycja, którą złożyli mieszkańcy osiedla Słowiańskiego, zawierała wiele istotnych punktów, ale nie wszystkie miały wymiar finansowy. Wiele jest uzależnione tak naprawdę od dobrej woli i współorganizacji, współpracy tak naprawdę na linii mieszkańcy miasto. Cieszę się bardzo, że mieszkańcy wykazali cierpliwość i mam nadzieję, że odpowiedzi na te problemy, które zgłaszali, wreszcie się doczekają. Miasto dostrzeże ich i zacznie słuchać tak naprawdę. Witam Państwa, radny Jacek Wieczorek. Jestem dzisiaj na spotkaniu w sprawie garaży przy ulicy Krzywoustego. No i powiem szczerze, że miałem nadzieję, że dzisiaj usłyszymy odpowiedzi na parę pytań, które zadali mieszkańcy na poprzednim spotkaniu. Pani burmistrz miała przyjść tutaj właśnie i nas troszkę tutaj poinformować. No szkoda, niestety pani burmistrz nie ma. No nie wiemy, jaki powód. Ja uważam, że jest to jednak lekceważenie mieszkańców. Szkoda troszeczkę właśnie, że żeśmy nie doczekali się tych odpowiedzi. Mam nadzieję, że na następnym spotkaniu już jednak ktoś, przedstawicieli miasta będzie. Dziękuję bardzo.